Jesteśmy na stoisku MPTech, czyli dobrze Wam znanego Majfona tak naprawdę. I tu też są nowości. Taki polski akcent w Barcelonie na MWC. Mamy trzy modele, przyjrzyjmy się im troszeczkę bliżej. Mamy najtańszy i najprostszy model, 5-calowy Fan 8. Jeżeli zobaczycie, to jest rzeczywiście bardzo prościutka konstrukcja, estetyczna. Jednocześnie można stwierdzić, że no, warta swojej ceny. Jeśli zajrzymy do specyfikacji, zobaczymy aparat 5-megapikselowy. Z przodu również mamy aparacik przedni, to jest kamerka 2 megapiksele. Bateryjka jest 2000 mAh, 1 GB RAM-u, a zatem musi być tutaj Android Go. No prawda? I jak widzimy, dokładnie jest, bo mamy już na dzień dobry Google Go, tak. I wszystkie aplikacje wersji Lite. To jest czysty Android bez żadnych dodatków od producenta. No i z takich ciekawostek, zwróciłbym uwagę na trochę nietypowe umieszczenie wejścia ładowania micro USB, jest, moi drodzy, na górze razem z mini jackiem. W środku mamy 16 GB pamięci RAM. Telefonik oczywiście... Wewnętrzny. Oczywiście, przepraszam. Ale nam się kręci. Nie dam rady z tą pamięcią po prostu. Jest oczywiście obsługa LTE, jest to, do czego jesteście przyzwyczajeni, czyli Dual SIM. No i Android 8.1 Oreo w środku w wersji GO właśnie, to o czym mówiliśmy. No i cena 289, 289 zł, prosty, niedrogi telefonik. Wygląda nie najgorzej. A to już kolejny model z Androidem GO, Prime 3 Lite, ale już duży ekran z modnym noczem. IPS-owy 18:9, także nie jest źle, 6,18 cala. 8-megapikselowa kamerka z tyłu, z przodu jest 5 megapikseli, jak go zdejmę może... Pokażę Wam mniej więcej, jak to wygląda. Akurat ten się nie dał zdjąć niestety ze standa. Przyczepił się i trzymał niestety. No tak. Telefon kosztuje 400 zł. Mamy tu nawet już szczytnik linii papilarnych, ale to wciąż jest Android Go, więc 1 giga RAM-u, 16 giga pamięci wewnętrznej. Ale bateryjka 3000 mAh. Tak, także całkiem przyzwoicie przy, powiedzmy, tak niewymagającym urządzeniu, ta bateria powinna rzeczywiście dosyć długo trzymać. Jest oczywiście Dual SIM, jest miejsca na micro SD. Czyli jeszcze, prosty, niedrogi telefon. Jeszcze jedna rzecz, o której warto powiedzieć. Właśnie. W odróżnieniu od swojego troszeczkę lepszego brata, on nie obsługuje sieci LTE. Aha, no to tutaj to mamy faktycznie, tak, warto to zaznaczyć. No, prosty telefon do podstawowych zastosowań dla kogoś, kto nie chce wydać za dużo na smartfona. Dobra, zobaczmy, co najlepszego pokazuje iPhone w tym roku. Mamy Prima 3. Topowy model na tą chwilę w budżetowej ofercie iPhone'a, czytnik linii papilarnych, cena 499 zł. I teraz uwaga, jeżeli szukacie taniego telefonu z NFC, to może być właśnie ten, bo ten ma, moi drodzy, NFC. Nawet Wam pokażę, żeby nie było, że Was tutaj robię w bambuko. Telefonik za 500, a NFC jest. On jest bardzo podobny do swojego młodszego braciszka, 6,18 cala, jeżeli chodzi o wyświetlacz HD, IPS-owy wyświetlacz. Z tyłu mamy dwa aparaty, 13 plus 3 megapiksele, z przodu 8. No i tutaj jest znacznie lepiej z pamięcią, dlatego że mamy 3 giga pamięci RAM i 32 giga flesza. Bateryjka również identyczna, 3000 mAh. Android 8.1 Oreo, tej wersji podstawowej, a nie GO. Czytnik linii papilarnych, obsługa dwóch kart SIM, no i oczywiście LTE. Tak, no i zwróćmy jeszcze raz uwagę na nietypowe położenie złącz na górnej ściance. W zasadzie we wszystkich trzech nowych modelach iPhone'a są tak umieszczone. Dla mnie to jest dosyć wygodne, dlatego że ja często trzymam telefon w górnej kieszeni koszuli i ładuję od góry kablem z ładowarką. To jest dosyć wygodne. Tak, w niektórych scenariuszach to jest wygodniejsze niż gniazdo u dołu. No, kłopot nie największy chyba w samochodach będzie, tak. Bo akurat wszystkie uchwyty no, raczej od dołu wymagają kabla, tak jest po prostu wygodniej. No ale to dobra, w innych scenariuszach znowu to będzie wygodniejsze. Obudowa oczywiście stworzywa, ale całkiem niebrzydka. Robi w miarę dobre estetyczne wrażenie. Tutaj mamy tył matowy, ale kurczę, odciski palców niestety zostają. No tak, brudzi się, no, ale wiecie, no za mniej niż 500 to myślę, że to jest całkiem zobaczcie, fajny jakie wybór. Fajne portrety robi. Piękne. Nie, wiesz co, popstrykałem kilka zdjęć, nawet nie najgorzej te aparaty robią, także jedna, w tych pieniądzach myślę, że spoko. Jedna fajna rzecz, o której mogę Wam jeszcze powiedzieć, łatwo się ekran czyści, łatwo się paprze, rzeczywiście zostają odciski palców. Aha, a, bo czyściłeś go, tak? Tak, czyściłem, łatwo no to widzicie, już wiecie, no jest tam, wiadomo, parę minusów, ale przy tej cenie to... Dwa przetarcie o koszulę, słuchajcie, jest ekran
No i faktycznie w miarę czysty, nie? No nie, no czyściutki jest. Także wiecie, jeżeli szukacie czegoś niedrogiego, to to może być bardzo fajny strzał. Jakbym miał z tych trzech nowych modeli iPhone'a wybierać, no to chyba zdecydowanie tego, bo oferuje najwięcej za naprawdę całkiem dobrą cenę. A, no i wiecie co jeszcze? W międzyczasie przejrzeliśmy zawartość opakowania i w opakowaniu producent daje pokrowiec i szkło hartowane już na gotowo w zestawie na start. Także jeszcze do tego możecie sobie po zakupie taki tani telefon ochronić. Oczywiście na stoisku iPhone'a można też spotkać wszystkie zaprezentowane wcześniej modele. No i oczywiście stały punkt programu, czyli słynne hamery. Telefony o bardzo wytrzymałej konstrukcji, wielokrotnie już przez nas wypróbowane. No ale nowości tutaj w dziedzinie hamerów nie ma. Jest to, co już wszyscy widzieliśmy. Warto wyróżnić pierwszy model zaprojektowany niemalże w całości w Polsce. Teraz doczekał się nawet wersji z 3G, która może robić jako przenośny router. Markę Hammer rozbudowano niedawno jeszcze o akcesoria. Pokrowce, szkiełka ochronne, jest też uchwyt samochodowy i ładowarka.